Posłuchajcie, jakoś się szporowało wodę. E, I roztomili, jak się Wam to mojej nie podoba, to mi dajcie palec do wyrchu. A subskrybujcie mój kanał. Jak się Wam nie podoba mojej trzistanie, to nie róbcie nic. E, Wszędzie dookoła wszyscy prawią, że chybią wody, choć się jest nieba. To bez mala potem się kańsik traci w ziemi, a chytrzy i ludzie na to prawią, że to je jakoś ich posłucha hydrologiczno. Kiejsi ludziom nie trzeba było prawić, a wykładać, że wody chybio, bo oni o tym furt wiedzieli. Szporowali ją, a chytali jak leciała z nieba. Hajdowni, co by mieć wodę w chałupie, to sobie ją trzeba było naciągnąć rympołem ze studni, a przynieść w amprach. Gdzie pro po tym nie skorzi, po chałpach się zaczęło montować pompy, a woda już szła do kuchni, a do łazienki rukami. Ale w ludzie ją szporowali, bo wiedzieli, że woda to je dar od pomłoczka. Z Kyrskiego na świecie jest żywot. Jak się myło garce po obiedzie, to się nagrzało w żawej wody w garcu, doloło się kapkę zimnej wody, a wlało się to do lawora. W drugim laworze była ciepła woda w kierę się garce talerze, aż szklunki wyżbluchało, a dowało się ich na półkę, co by uschły. Nie dowało się do wody żadnej chemii, ta woda z mycia garców to były pumyje, co, co ich potem gazino wlała do ampra, a dała pić krowom, kierę to miały fezdradę zdradę. Pomyje się dowało, a i babuciom do żrania. Najbardziej pumyje szmakowały bydłu w niedzielę, bo w ten czas gazino robiła dycki najlepszy łobiot Rano familia się myła w laworze. Każdy se nalał zimnej wody, a umył se gębę, ręce, a kark. Moja starka dziecki prawili, myj się zimną wodą, a piękną, a młodą. Wodę z tego lawora się niechało, co by wloć do haźla, jak już tam gdosik zrobił to, co miał zrobić. Każdą kapkę wody, jak szło ją jeszcze do czegoś ich użyć, to ludzie ją niechali. A przeca kupa z was se jeszcze wspomino. Jak kiejsi hańdowni, familia myła się we wannie. Naloło się do niej ciepłej wody, najprzód się w niej umyły dziecka, a potem jeszcze fotrowie, a szłapy. A wiele razy było tak, że gaza cały skoczył, a się w tej wodzie oszbluchał, bo był zmazany od prochu lebo od słomy. Jak padało, to wodę trzeba było chytać, bo się nie skorzy przydała, bai do podlewania kwiotków, a jazin na ogrodzie. Do dzisiaj ludzie tą wodę chytają, bo przez to do czegoś ich się dycki przydo. A hańdownie jak inny z muru tyrczała rynna, to się pod nią postawiło drzewko, ocelową beczkę, albo aspoń stary wielkucny garniec. Kto miał przy chałpie stow, albo rzykę, ten sam mógł dycki w amprach wody przynieść ku chałpie, gor jak była posucha. Dycki się na cieszyński ziemi szporowało wodziczkę, bo ją ludzie mieli w zocy. Wiedzieli, że jak im ją pąbuczek nie spuści z wyrchu, to będą z tego iny same kurowody. Gdzie pro tym nie skozi, jak ludziom puścili wodziczkę w rukach do chałup, a do bytów w miastach, to się im zdało, że ona przeca będzie dycki. Ale to nie ma prawda. Przyjdzie jeszcze takowny czas, że się będzie zaś wodę szporować.